No dobra. I to jest pomieszczenie osobne, przylepione do domu. Okej. Okay. Także dlatego ściana została dobudowana, drzwi otwierane do środka, wybuch, żeby on i tak wysadzi. No, tak. Tu jeszcze pójdą stalowe drzwi swego czasu, dlatego że... przepraszam, że tak wejdzie ci w słowo, ale nie myślałeś, żeby to w ogóle było poza budynkiem, nawet dosłownie nie mam możliwości na razie. Matko Boska, to przecież z tego 3 razy więcej energii wyciągam, nie? Ja nie mam porównania, także nie byłem zaskoczony, ale starałem się robić rzetelne testy na tym, nie? No i z takiej baterii pojedynczej 95% można było dążenie do największego uzysku najniższym kosztem. Okay. O to mi chodzi. Jeśli ja mam dach południowo-zachodni, prawda, to już widzę. Aha, tu. Ja dzisiaj nie muszę wiedzieć, bo mam tyle ludzi wokół siebie, którzy mają swoją wiedzę, że już się nie muszę uczyć off-gridu tego rzeczy. Nie ma potrzeby. Ja mam swoją wiedzę, którą im przekażę, bo bardzo wiele... Cześć, czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem różnego rodzaju rozwiązań, które pozwolą Wam żyć bez płacenia rachunku. Czy to jest możliwe? Oczywiście zawsze teoretycznie wszystko jest możliwe, a jeśli chcecie autentycznie sprawdzić, czy się da, to na pewno zacznijcie. Jeżeli ktoś jeszcze nigdy nie spróbował, nie sprawdzał, to niech sobie zacznie zacznie ze mną ten projekt. Niech zacznie go ze mną. Tak, bo, i wszyscy już wiedzą, gdzie jesteśmy. Ja robię ten projekt z Wami, z widzami. Ogólnie jest playlista, cały projekt robię z widzami. Filmy są zrobione w ten sposób, żeby w komentarzach było jak najwięcej podpowiedzi i informacji dla tych, co chcą zbudować. Czyli to jest eksperymentalna instalacja pod off-grid. Coś, co lubisz. Na razie no, tak, na razie off-grid. Tak. Oczywiście zobacz, jaki stojak do tego jest profesjonalny z tyłu. No tak, jak my w lesie. Drewniany. Czyli ekologiczny. Tak, tak, bo może zostać, zgnije, rozleci się i jak przyjdzie. Nie, dla mnie to jest lat... szybki montaż, demontaż. No tak, tak. Bo za chwilę będzie co innego tutaj stało, na innych panelach, będą inne próby. Pytanie, ile masz tutaj paneli? Tu jest 3 panele, tu jest 1-2 kW. 1-2 kW. To jest minimum dla tego falownika, który mam, żeby w ogóle zaczął działać. Tak żeby naprawdę. On ruszył z miejsca. Tak, żeby ruszył, bo 90 V, a tu jest 120, także no... Co? Działa, ale reszta będzie więcej, nie? Próby na razie. Mamy czas. Odbierasz z tych paneli prąd, energię, tak? I ten prąd idzie ten prąd. Gdzie? Do bunkra. Dobrze, idziemy. Tu sobie idzie kablem, o i tu wchodzi tam do bunkra. Dobrze, idzie tutaj tym przewodem, tą rurą, tutaj tą tak 250 jest. Czy tam coś takiego? Tak, 250, która jest, to jest rura... Ja strzeliłem na oko! Tak, 250 to jest rura, w razie jakby się zapaliły baterie w tym, to tędy ma jak najwięcej tej energii wychodzić. To jest bunkier budowany typowo już mniej więcej pod wybuch baterii. Tam jest wentylator na piance, piankę wystrzeli. Znaczy wystrzeli na pewno, to się zgadza. Ale dlatego... autentycznie pod takim kątem już gdzieś... Takim kątem właśnie myślę, dobra. Bo to była kiedyś drewutnia. No, dobra. I to jest pomieszczenie osobne. Przylepione do domu. Okej. Okay. Także dlatego ściana została dobudowana, drzwi otwierane do środka, wybuch, żeby on i tak wysadzi. Tak. Tu jeszcze pójdą stalowe drzwi swego czasu, dlatego że... A ty nie myślałeś, przepraszam, że tak wejdzie ci w słowo, ale nie myślałeś, żeby to w ogóle było poza budynkiem, nawet dosłownie... Nie mam możliwości na razie. Okej, okay, dobra, rozumiem. Wszyscy straszą, ale ja się nie boję, to raczej nie powinno wybuchnąć, okay. Bo jeśli są zabezpieczenia, bo... Ten magazyn nie wybuchnie na Lifa po 4, ale tego się troszeczkę będziemy bali, okay. Bo to jest litówka. No. I tu są inne napięcia. Dobra, z paneli idzie nam do falownika, nie? Bo z baterii prosto nie pójdzie, nie? Tak, zgadza się. Idzie do falownika i falownik już rozgranicza, gdzie mu trzeba, nie? Mhm. Jeśli nie ma odbioru, pakujemy w Lifa po 4, nie? Mhm. Jeśli jest, pakujemy, na razie nie pakuje, bo nie jest ogarnięte do końca, pakujemy normalnie w nasze urządzenie, nie? Dobrze, czyli tak, falownik z tego co widzę masz, taki, który my znamy. My znamy tak. z filmów z Rysiem. Pozdrawiamy Rysia Dorotę. Rysiu, zobacz, widzisz, nie tylko ty masz ten falownik. Tomek, czy jesteś zadowolony z tego falownika? Bo to bardzo często nawet widzowie się pytają, a czy dobry, nie powiem inaczej. Ja go mam za krótko, ale zanim wziąłem ten falownik, zapytałem się ludzi, którzy naprawiają falowniki i powiedzieli, bierz, bo ma dobre BB. Okej, dobra, spoko. Lećmy dalej. Co tu się dzieje dalej? Są kable. Dobra, masz tutaj połączenie i tu jest bezpiecznik. Bezpiecznik. Jaki mocny? 125 amper. Super. Podoba mi się to, bo sam bym podobny zastosował. I do tego jeszcze zobaczymy, bo nie wiem, czy ten hebel. Tu jest hebel 300 amperowy. Okej. Bo to było na początku bez tego, bez bezpieczniku, były bezpośrednie przewody, bo
Z mojej strony też myślę tak. Baterie mają swoje BMS-y, bo jak wiesz, te Bifo po 4 mają, to są one same sobie są zabezpieczone. Tak. Falownik też ma w sobie bezpiecznik. No też. Ale po filmie, który zrobiłem ze złączania całego układu, nie? Bardzo dużo było głosów, czego nie ma tutaj zabezpieczenia. Czyli bezpiecznika. Po to robię właśnie te filmy, żeby w komentarzach pojawiły się jak najwięcej informacji dla mnie i dla innych. Budujmy razem. Po prostu. I nie ma tego i tego. Bezpiecznik akurat miałem, popytałem mądrych ludzi innych jeszcze, co tam w Off-Gridzie działają. Mister Off-Grida znasz, kojarzysz? Tak. To mi mówił, że ten ogarnie temat. Z Heblem zobaczymy, jak będę robił testy obciążenia, bo mam termowizję, czy da radę. Jak nie, to pójdzie coś innego albo w ogóle wyleci. No zobaczę tak naprawdę, bo ten magazyn jest przed pierwszym obciążeniem. Okej, aha, czyli jak gdyby do tej pory nie możesz nic powiedzieć na temat tego, że tam pociągnęłeś z niego 100 amper przykładowo. Nie, z niego najwięcej pociągnąłem 9 amper do pompy ciepła. Nie, no dobra, 500 watów. To są żarty. No. To jest nic, jak gdyby to, co to może. I no teraz tak. Więcej jak 100 amper nie pójdzie, bo ci baterii nie pozwoli. Nie, oczywiście, tak. Natomiast dlatego założyłeś 125, żeby było ewidentnie przy przeciążeniu, nie takim na sekundę, że przez chwilę przeskoczyło ponad 100, tylko gdyby w sposób ciągły na zwarciu szło 100. Stąd tutaj 120, bo to znaczy, że coś się niebezpiecznego dzieje. Tym bezpiecznikiem ja też nie jestem do końca pewny, żebym się nie wymądrzał. Pytałem mądrzejszych ludzi, tak naprawdę polecali mi 160 założyć, żeby się nie grzał. Czy Tomek mógłbyś stanąć tutaj? Oczywiście. Byłbyś pięknie doświetlony wtedy przez tą żarówkę, lampę. O. A, bo ja zawsze mam dwie, tylko jedną wyniosłem stąd akurat, nie? Okej. Okay. Ogólnie magazyn, jeśli będzie wpięty we wszystko, co chcę wpiąć, czyli pełne oświetlenie domu, plus pompa ciepła i plus ewentualny odkurzacz na górze, bo akurat mam tak gniazdka porozmieszczane, więcej jak 2500 watów z niego, czyli więcej jak 50 amper nie pójdzie, ale to już musiało być wszystkie oświetlenie, wszystko włączone, nie? Także ja mu daję 25 amper max przy odkurzaczu i pompie ciepła będą razem chodzić. Okay. To wiesz, on nawet nie poczuje tego. Dla mnie magazyn energii nie jest po to, żeby go katować elementami rezystencyjnymi, może tak powiem. Czyli grzałkami, farelkami. Wszystkie u mnie grzałki, znaczy praktycznie nie ma w domu grzałek, bo są same pompy ciepła. Farelkę mam tylko jedną i te wszystkie tematy... O, grzałki, przepraszam, nie, są grzałki. Bo masz czajnik bezprzewodowy. Czajnik, pralka, zmywarka, inne rzeczy. Tylko... Te rzeczy przeważnie działają w dzień, czyli kiedy? Przy pracującej fotowoltaice. I to nigdy nie będzie podłączone pod żaden magazyn energii, ani ten, ani ten, bo to będzie działało w autokonsumpcji przy największych obciążeniach. Jakoś tak. Dobrze. Powiedz mi, jak wyglądała kwestia testowania tych baterii? Jakie zrobiłeś, jakie obciążyłeś, jak długo, jakie są twoje wnioski, przemyślenia? Czy coś cię zaskoczyło, czy nie, czy... Jakie są twoje pierwsze... To jest pierwszy twój kontakt w ogóle z Off-Gridem, z bateriami, z magazynowaniem energii, tak? Ciężko mnie cokolwiek mogło tu zaskoczyć, bo to jest coś pierwszego. Tak, no. Nie wiem, jakbym na kwasiaka miał wcześniej i bym zobaczył, Matko Boska, to przecież z tego 3 razy więcej energii wyciąga, nie? Ja nie mam porównania, także nie byłem zaskoczony, ale starałem się robić rzetelne testy na tym, nie? No i z takiej baterii pojedynczej 95% można było wyciągnąć już po odliczeniu przetwornicy, bo przedtem to wszystko chodziło 24 układzie na przetwornicy. I pompa ciepła było cały czas robione na testy na jednej pompie ciepła, na jednej przetwornicy i na tym samym watomierzu. Okej. Okay. To czyli, jest ważne, żeby czyli... na tych samych elementach, tych samych długości przedłużaczy i innych rzeczy. Okej. Okay. No, jego nie widać akurat. No, jest spięty dalej do pompy ciepła, bo ja robię teraz pomiary. Na przedłużaczy mam pompę ciepła, nie? Tutaj już jest wszystko przygotowane i tu już będzie po prostu, będzie dom, pompa ciepła i cała piwnica oświetlenie. To już będzie tutaj rozdzielone, nie? Tylko trzeba jeszcze to wszystko tam i z powrotem, no nową sieć trzeba budować do domu. Tak, bo ty chcesz ją totalnie, zupełnie wypiąć z kwestii trackerów, nie chcesz pobierać tutaj z trackerów energii, tak? Nie, czy... z trackerów energia pójdzie na hybrydowy magazyn energii, bo on jest większy pojemnościowo, a ten będzie osobnym magazynem energii na osobnych panelach, a jak braknie, to on będzie podbierał nie z sieci, tylko będzie podbierał z tego magazynu. Czyli to będzie twoja sieć. Czyli to jest taki mój bufor, po prostu powiększenie tego magazynu jeszcze o ten. Okej. Okay. Bo nie da się spiąć tych dwóch technologii razem, bo one się nie lubią, ale jak mogę podbierać właśnie z tego na ten. Tylko ja nie chcę, ja z niego chcę tylko pobierać energię, a nie ładować baterii. Baterie mają tylko i wyłącznie być ładowane z fotowoltaiki. Skąd wzięła się u ciebie w ogóle pasja do tego typu rozwiązań, rzeczy, nie wiem, grzebania się z prądem, spawanie, latanie gdzieś po...
Znaczy to nie spawanie, latanie, to ja, no bo jak, no, ja to lubię to robić, spawanie, to jest... ale to jest wszystko dalej, dążenie do największego uzysku najniższym kosztem. Okay. O to mi chodzi, jeśli ja mam dach południowo-zachodni, prawda, to już widzę, aha, tu słońce wschodzi, tu zachodzi, tam zachodzi słońce, a ja nie mam go na panelach już, nie? Czyli wpisujemy co? Pierwsze w Google'a, co to jest tracker. Aha, dobra. No to okej, okay, jest takie, szukam zdjęć, innych rzeczy. Wtedy nie było informacji, ten pierwszy tracker powstał na, że tak powiem, na pałę. Mhm. Miał być 2-kilowatowy, jest 3,85-kilowatowy, on się tak urósł troszeczkę. Troszeczkę mu się urosło, wiesz, to tak wszystko było, przewymiaruj, zwiększ, ale to był ten czas właśnie, że gonić, żeby jak najwięcej energii wyprodukowało, nie? I długo mi zajęło przejście na myślenie teraz, znaczy no inaczej. Cały czas goniłem, żeby utrzymać ten dom mój na poziomie zużycia tego energii, nie? Mhm. Ale jak się pojawiły tematy pompy ciepła, pompa ciepła, co to było? Duży koszt. Mhm. Słyszysz pompa ciepła, słyszysz duże pieniądze, nie? 50 tysięcy. No to wiesz, no, no, dwa klimatyzatory plus pompa ciepła wyszło mi 11. No tak, ale Tomek, nie oszukuj. I YouTube nie, to spłacił. Nie, no, ale to... I ktoś teraz powie, bo ty masz kanał, bo to coś. A czy jakąś bronię sobie kanał założyć, nagrać film, inne rzeczy? Czegoś się dowiemy więcej. Słuchaj, ty jeździsz po całym świecie, a ja od 7 lat nagrywam wszystko i włączyć sobie swojego podwórka. Nigdzie, no to mam parę takich epizodów. Wszystko, co robię koło domu. I dalej połowa rzeczy jest niezrobiona. Ale ty dzielisz się tą wiedzą. Naprawdę, przecież ty dajesz... Ale komu ja tą wiedzę zabiorę? Do grobu? Nie, no nie, no nie zabierzesz. Ale jak ja się zacząłem wiedzą, najpierw pokazujesz, bo lubisz pokazać, chciałbyś, wiesz, zauważyć. Tak. Ale ludzie zaczyna się wymiana informacji. Ja dzisiaj nie muszę, ja dzisiaj tak mówią, że o bezpiecznie się głupi pytam inne rzeczy, nie? Ja dzisiaj nie muszę wiedzieć, bo mam tyle ludzi wokół siebie, którzy mają swoją wiedzę, że już się nie muszę uczyć off-gridu tego rzeczy. Nie ma potrzeby. Ja mam swoją wiedzę, którą im przekażę. Bo bardzo wiele ludzi, dla mnie to jest niezrozumiałe, proste, nie? Hydraulika, połączenie tego wszystkiego, nie? Prawda? Mm-hmm. A dla nich to jest totalnie niezrozumiałe. I to nie obrażając nikogo, kto, wiesz, ludzi, którzy na uczelniach, inny ten, oni mają inną stronę, nie? Mm-hmm. Mnie pytają, technicy lotnictwa mnie pytają, jak sobie układ zrobić hydrauliczny w domu, nie? Ja się trochę dziwię temu, nie? No to był mądry człowiek. Ja jestem, jak mówię, tuman po zawodówce, nie? Ale chcę wiedzieć. Ale tak jest, nie? Po prostu, nie? Ale on mi przekaże inną wiedzę, bo ja z elektroniki jestem noga. Ja nie jestem zero-jedynkowy, ja jestem analogowy. Ja nienawidzę komputerów, innych rzeczy, dlatego u mnie wszystko działa analogowo, jak tylko jest możliwe. Włącz, wyłącz, na zasadzie tak kebla, jest. Załącz, a jak wyłącz, już tak jest. Trzeba i się jak już trzeba, no to już musi być całe to urządzenie, ale zrobione przez kogoś innego. Nie pchasz się. Tam to, nie czego, pcham się. To czego nie lubisz, nie pchasz się po prostu. Nie rozumiem. To czego nie rozumiem i nie zrozumiem tego po prostu elektroniki, tych rzeczy. Ja tego nie... No ja bym wsiadł, to bym to zrozumiał, nie? Ale po co, jak można to zrobić prościej? No tak. To można zrobić wszystko prościej i wszystkie systemy, które są u mnie w domu, robię tak, żeby pracowały każdy osobno i wszystkie razem. Ze względu, kiedy go włączysz, co zrobisz, czy w kopciuchu zapalisz, ty w grzałkę włączysz ten i jeden drugiemu nie ma kolidować. Jeden ma wyłączyć drugi. Różnice temperatur, przypływów i te sprawy. Okay. Także, no, tak to wygląda. Spoko. Tomek, powiem Ci tak, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że rośnie nam brać ludzi off-gridowców i tych, którzy chcą żyć bez płacenia rachunków. Tylko baterii mam. No, wiecznie. No ja tak, już, apetyt tak, już mi tak rośnie tak, na tę baterię. Oj, no. Ogromnie. No to, jak widzisz, z tej strony leżą... Jeszcze tak. Dodatkowe kilowatogodziny, to jest 2,5 kilowatogodziny. Tylko ten układ już co innego, nie mogę to wykorzystać. No właśnie, właśnie. Ale na spokojnie. Dokładnie. To nie zginie, bo to lata może leżeć. Trzymajcie się w takim razie. Bardzo Ci dziękuję za to, że zaprosiłeś nas do siebie i że pozwoliłeś nam pokazać naszym widzom, Wam, żebyśmy mogli razem wspólnie czegoś się nauczyć, dowiedzieć, zainspirować. Dzielcie się w komentarzu. Bardzo Wam dziękuję za wspieranie kanału i co? Trzymajcie się, widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć, hej. Hejka.